Pierwszy w tym roku unikatowy znaczek turystyczny o numerze 1121 został wydany dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Znaczek ten może nabyć każdy turysta, który zdecyduje się odwiedzić rezerwat. Znaczek turystyczny to jest po prostu pamiątka kolekcjonerska. Turyści, którzy jeżdżą i zwiedzają konkretne miejsca w Polsce, nie tylko, bo i również w Europie, mogą po prostu sobie takie znaczki kolekcjonować. Na każdym ze znaczków turystycznych wypalony jest symbol związany z danym miejscem czy atrakcją turystyczną. Znaczek jest ładny pod względem wizualnym i głównym elementem tego znaczka jest symbol naszego muzeum, czyli symbol Wielkiej Matki. Idea znaczków turystycznych zrodziła się w Czechach i przywędrowała do Polski. Znaczki mają być zachętą do podróżowania, poznawania najpiękniejszych zakątków kraju, Europy i całego świata. W sumie wydanych zostało ponad 6 tysięcy znaczków turystycznych. Krzemionkowski znaczek można nabyć w kasie muzeum.